Burza w górach to jedno z najważniejszych zagrożeń, które dotyczy turystów. Dziś powiemy o tym, jak unikać burzy, bądź co zrobić, jeśli już zostaniemy przez nią zaskoczeni. Sezon na burze w polskich górach jest naprawdę długi. Pierwsze burze mogą pojawiać się już wiosną, a ostatnie pojawiać się na przykład w Tatrach wtedy, kiedy już zaczyna sypać śnieg. Dlatego niezwykle istotną sprawą jest to, by burzy unikać w górach, bądź jeżeli zostaniemy w jakiś sposób przez nią zaskoczeni, to wiedzieć, jak postępować, by zminimalizować to ryzyko, bądź nawet jeśli piorun uderzy w pobliżu czy w nas, by mieć jak największe szanse do tego, by wyjść z takiego zdarzenia cało. Burza w górach jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Niestety historia pokazuje, że wypadki burzowe zdarzają się i niosą straszne skutki. Ostatnim takim wydarzeniem, o którym pewnie wielu z Was pamięta, był dzień 22 sierpnia 2019 roku, kiedy burza w rejonie Giewontu zabiła 5 osób, a ponad 150 odniosło w czasie tego zdarzenia rany. Dlatego niezwykle ważne jest to, by przede wszystkim burzy unikać. Jeśli ona się wydarzy, bardzo często dochodzi do katastrofalnych skutków. Burzowe wypadki to wypadki bardzo często masowe, czyli z udziałem wielu osób. Dochodzi do nich bardzo często też w trudnym terenie, na przykład na szczytach, bo tam koncentrują się przede wszystkim duże grupy ludzi i ryzyko uderzenia piorunu jest stosunkowo duże. Należy pamiętać, że żadne z polskich pasm górskich nie jest wolne od tego typu zagrożenia. To nie jest tak, że tylko Tatry, najwyższe góry, niosą podczas burzy jakieś szczególne ryzyko. Wśród na przykład goprowców z Karkonoskiej Grupy GoPro można w rozmowach usłyszeć, że wypadek podobny do tego z Giewontu może każdego lata zdarzyć się chociażby na Śnieżce. Jeżeli planujecie naprawdę wyjścia w góry latem, czy to w Beskid Niski, w Bieszczady, w Beskidy, czy w któreś z sudeckich pasm, zawsze miejcie z tyłu głowy, że do burzy może dojść. Mitem jest, że burze mogą występować tylko latem i tylko po południu. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje takich zjawisk burzowych. Pierwsze to burze frontowe i te mogą zdarzać się praktycznie przez cały rok. Dochodzi do nich wówczas, kiedy na masy ogrzanego powietrza nachodzi front zimny. Taką burzę możemy łatwiej troszeczkę przewidzieć przez to, że obserwujemy przejście takiego frontu chociażby za pomocą radarów pogodowych czy różnego typu danych udostępnianych chociażby w internecie przez służby meteorologiczne. Drugi typ burzy, jaki może w górach wystąpić, to burze konwekcyjne. To burze, które niejako tworzą się w danych miejscach i również tutaj są związane z masami ciepłego powietrza, które się gwałtownie ochładza. Natomiast burze te są związane z tym, że najczęściej występują po południu. Jeśli chodzi o burze konwekcyjne, ten okres poranny, kiedy zaczynamy wędrówkę, jest dlatego bezpieczniejszy i właśnie dlatego warto planować wycieczki ze startem bardzo wczesnym, kiedy tylko słońce wstaje, a my możemy wyruszyć bezpiecznie w góry. Burza, która nadchodzi, daje tak naprawdę wiele znaków. Powiedziałem wcześniej, że łatwiej obserwować te burze frontowe. Po pierwsze, na radarach pogodowych. Po drugie, taki zbliżający się front zazwyczaj widoczny jest z daleka. Jeżeli jesteśmy wysoko w górach, widzimy oznaki nadciągającego frontu burzowego. Widzimy odpowiednie chmury, możemy słyszeć już z daleka grzmoty, które powinny być zawsze już znakiem do tego, że należy podjąć jakieś działania, by tej burzy uniknąć. Trudniej jest troszeczkę w przypadku burz konwekcyjnych. Jeśli znajdziemy się dokładnie w miejscu, gdzie nad nami tworzy się taka burza,
to możemy nie do końca mieć możliwość określenia na przykład jakiego typu chmury powstają nad nami i trudniej nam będzie ocenić, czy zagrożenie jest już blisko. Grzmot to symptom burzy, który praktycznie każdy jest w stanie rozpoznać prawidłowo. Jeśli usłyszycie grzmot, należy tak naprawdę podjąć już jakieś działania, by tej burzy uniknąć. Nie warto oszukiwać się, że odgłos ten to spadające w górach kamienie, przelatujący samolot. Jeśli wydaje wam się, że słyszycie burzę, to wypatrujcie kolejnych takich oznak burzowych, dzięki czemu będziecie reagować szybciej. Cumulonimbus to druga z oznak burzy. Jest to specjalnego rodzaju chmura burzowa, która przypomina swoim kształtem kowadło. Ona wygląda w ten sposób, że dół tej chmury jest stosunkowo wypłaszczony, natomiast w górę ona się buduje takimi ogromnymi kłębami, które czasem właśnie przypominają kształt kowadła. Jeśli widzimy, że takie chmury powstają na niebie, możemy spodziewać się przyjścia właśnie takiego burzowego frontu. To oznaka, którą po pierwsze nie należy ignorować, po drugie, jeśli widzicie, że takie chmury się pojawiają, należy je obserwować i wzmożyć swoją czujność. Burzy towarzyszą zawsze wyładowania elektryczne. Takim wyładowaniem elektrycznym, które jest zauważalne przez nas często podczas burzy, jest oczywiście błysk i pioruny. To rozpoznacie na pewno doskonale za każdym razem. Natomiast jest jeszcze drugie zjawisko, które w górach można również zauważyć przed nadejściem takiego frontu burzowego. Jest to zjawisko polegające na elektryzowaniu się i wyładowaniu napięć elektrycznych na powierzchniach różnych przedmiotów. Ono może na przykład objawiać się takim delikatnym trzaskaniem, takim brzęczeniem w powietrzu. To jest zjawisko, które nazywamy ogniami świętego Elma i również bardzo często zwiastuje nadejście burzy. Nie da się określić, w które miejsce uderzy piorun. Nie możemy mieć nigdy pewności, czy miejsce, które obierzemy za swoje schronienie, będzie stuprocentowo bezpieczne. Pamiętajcie jednak, że są pewne rodzaje miejsc, które są bardziej narażone na wyładowania atmosferyczne, bądź są gorszymi miejscami do kryjówki przed burzą, a inne mogą być takimi miejscami, w których lepiej się schować. Miejsca, które niosą potencjalnie większe zagrożenia, to na pewno wszystkie miejsca eksponowane, czyli szczyty, granie, jakieś odsłonięte, wysoko położone polany. Takich miejsc podczas burzy powinno się unikać. Szczególnie te eksponowane miejsca są bardzo zdradliwe, ponieważ jeśli piorun uderzy nawet w pobliżu, to możemy chociażby przez nasz lęk przed tym uderzeniem stracić równowagę i odnieść jakieś obrażenia związane z upadkiem z wysokości. Dlatego z takich miejsc powinniśmy uciekać jak najszybciej. Miejscem, które jest też bardzo niebezpieczne, są wszelkiego rodzaju cieki wodne czy zbiorniki z wodą. Woda jest doskonałym przewodnikiem prądu, dlatego powinniśmy uciekać z takich miejsc. Nawet jeśli na szlaku, który stanie się tak naprawdę strumieniem, piorun uderzy dalej, to ładunek może zostać przeniesiony przez właśnie wodę. Zagrożeniem również mogą być takie miejsca jak samotne drzewa. Podczas burzy nie powinniśmy kryć się właśnie pod takimi drzewami. W gęstym, równo porośniętym lesie jesteśmy trochę bardziej bezpieczni, ale pamiętajmy, że jeżeli istnieje możliwość, żeby cały czas schodzić w doliny takim lasem, to również warto z tego skorzystać. Nie jest dobrym pomysłem chowanie się przed burzą we wnęki skalne bądź różnego rodzaju chowanie się pod różnego rodzaju okapami skał. Tamtędy też spływa woda,
W takich wnękach powinniśmy być przede wszystkim oddaleni od ścian skalnych, przynajmniej metr od ściany, a jeśli nad nami znajduje się właśnie taki skalny okap, to mówi się, że minimalna taka odległość powinna wynosić nawet 3 metry. Naturalnym odruchem może być próba schronienia się pod różnego rodzaju daszkami, domami, wykorzystanie na przykład tatrzańskich szałasów jako miejsce właśnie przeczekania burzy. Pamiętajmy, że domy, które są odgromione prawidłowo, są dla nas bezpieczne. Natomiast na przykład przeczekiwanie burzy pod ścianą tatrzańskiego szałasu niekoniecznie może być dobrym rozwiązaniem. Podczas burzy występuje kilka rodzajów zjawisk atmosferycznych. Jedne są dla nas bardziej groźne, inne nie. Najbardziej groźne są wyładowania elektryczne. Sam grzmot jest zjawiskiem, który budzi dużo lęku, demoralizuje bardzo w górach, szczególnie jeśli ten grzmot kilkukrotnie odbija się od skalnych ścian. Natomiast sam w sobie nie jest takim zagrożeniem. Pamiętajmy również, że podczas burzy występuje bardzo często silny wiatr. Ten wiatr może być groźny, bo w lesie będzie łamał chociażby gałęzie. Kolejną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest zabezpieczenie ciała przed czynnikami atmosferycznymi właśnie takimi jak wiatr, niska temperatura i deszcz. Jeżeli wystąpi burza, pamiętajmy o tym, żeby się zabezpieczyć przed takimi czynnikami. Jeżeli nie uda nam się zabezpieczyć przed zimnem, przed wychłodzeniem, to nawet w środku lata może dojść u nas do takiego zjawiska, które znane jest pod nazwą hipotermii. Jeśli już burza jest w naszym zasięgu, możemy określić mniej więcej, w jakiej odległości od nas się znajduje. Obserwując błysk i odgłos grzmotu, możemy oszacować odległość, w jakiej uderzenie pioruna nastąpiło. Uproszczając, każde 3 sekundy odstępu pomiędzy błyskiem a tym zjawiskiem akustycznym to 1 km oddalenia. Trzeba jednak pamiętać, że musimy zrobić naprawdę wszystko, żeby takiej burzy uniknąć, by liczenie, jak daleko jest burza, czy ucieczka już w czasie trwającej burzy była ostatecznością. Żeby burzy uniknąć, należy po pierwsze wnikliwie studiować prognozy pogody, które są coraz lepsze, do których jest bardzo łatwy dostęp, i o prognozowaniu możecie obejrzeć film na naszym kanale YouTube, do czego szczególnie Was zachęcam. Warto również korzystać z pomocy techniki, obserwując fronty burzowe, które się zbliżają, bądź miejsca, gdzie występują te burze konwekcyjne. Takie wyładowania atmosferyczne są widoczne na radarach udostępnianych chociażby przez IMGW, bądź w aplikacjach takich, które można ściągnąć na telefon. Jedną z takich aplikacji jest aplikacja Blitzortung. Najlepsze prognozy pogody oraz najnowocześniejsze aplikacje nie zastąpią jednak zwykłej obserwacji tego, co dzieje się w przyrodzie. I taką obserwację należy prowadzić nie tylko latem, przez cały czas. Pamiętajcie, by zwracać uwagę na to, czy pogoda się zmienia. Możecie monitorować za pomocą zegarków sportowych chociażby zmiany ciśnienia, temperatury. Możecie obserwować też podczas całej wycieczki na przykład siłę natężenia wiatru. Jeśli właśnie dochodzi do gwałtownych zmian, widzicie nadciągające chmury, wzmagający się wiatr, różnice w poziomach ciśnienia, możecie spodziewać się, że coś w pogodzie nagle się zmieni. Niestety, zawsze może dojść do sytuacji, w której zrobicie bardzo dużo, a i tak burza zaskoczy Was na szlaku. Co zrobić wtedy? Mówiliśmy już o pewnych miejscach, które są bardziej zagrożone, bądź miejscach, które mogą być dla nas schronieniem. Pamiętajcie, że w czasie burzy najlepiej jest schodzić jak najniżej. Jeśli schodzicie, poruszacie się górskimi szlakami, pamiętajcie o tym, by nie panikować.
Znane są przypadki, kiedy to podczas ucieczki z powodu strachu przed burzą niektóre osoby ulegały wypadkom, których można było po prostu uniknąć, jeśli zachowałoby się tak zwaną zimną krew i sukcesywnie schodziło powoli w doliny. Oczywiście jak najszybciej w doliny, ale nie tak, by zupełnie panikować. Jeśli burza już stanie Wam na drodze i naprawdę znajdziecie się w jej zasięgu, jedną rzeczą, z którą możecie zrobić, to przyjąć odpowiednią pozycję. Najlepiej jest kucnąć, trzymając nogi razem, tak by ładunki elektryczne, które ewentualnie mogą pojawić się w Waszym pobliżu czy po uderzeniu piorunów bezpośrednio w ciało, miały jak najkrótszą drogę do gruntu. Możemy też odizolować się po prostu za pomocą sprzętu, który posiadamy. Po pierwsze, możemy na przykład kucnąć na plecaku. Możemy również, jeżeli jesteśmy wspinaczami, odizolować się od tego podłoża liną. Jeśli mamy też ze sobą na przykład sprzęt jakiś wspinaczkowy, możemy go odłożyć obok. Nie po to, by nie ściągał on piorunów, ponieważ nie ściągnie on ładunku elektrycznego, ale po to, że jeżeli wystąpi tego typu wyładowanie w naszym pobliżu, to sprzęt ten, metalowe elementy nie poparzą naszego ciała. Ta uwaga jest niezwykle ważna również na wszystkich tych szlakach, głównie dotyczy to Tatr, gdzie znajdują się metalowe elementy w postaci chociażby łańcuchów. Pamiętajcie, by od takich łańcuchów zawsze uciekać, bo będą przenosić one ładunki elektryczne, bądź mogą właśnie powodować oparzenia. Jest kilka rzeczy, które podczas burzy przydadzą się, będą praktycznie niezbędne. Pamiętajcie o odpowiednim ubraniu, kurtce przeciwdeszczowej. O tym już mówiliśmy, że podczas burzy można nawet narazić się na ryzyko hipotermii. Panuje przekonanie, że telefon komórkowy może ściągać pioruny, może być rzeczą dla nas niebezpieczną. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ telefon w ten sposób nie działa. Natomiast warto zawsze go wyłączyć, oddzielić telefon od baterii, jeśli jest taka możliwość, bądź schować w jakiś wodoodporny pokrowiec, dzięki czemu taki telefon będzie cały czas sprawny. Jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy będziecie musieli wezwać pomoc, to ten gadżet w postaci pokrowca na telefon czy worka wodoodpornego na kilka rzeczy, które nie mogą zamoknąć, może uratować komuś nawet życie. Z innych gadżetów, które warto zabrać w góry podczas burzy, może być na przykład gwizdek. Jeśli już ten telefon zostanie uszkodzony, na przykład zamoknie i będzie, dojdzie w nim do zwarcia, gwizdek może być doskonałą metodą na wzywanie pomocy. Pamiętajcie, że w górach powinniśmy zawsze być przygotowani na wypadki, dlatego nawet najmniejsza apteczka, która nie zajmuje wiele miejsca w plecaku, jest lepszym rozwiązaniem niż brak tej apteczki. W czasie burzy, po pierwsze, przydać może się folia NRC, czyli ten koc ratunkowy, który pozwoli zabezpieczyć osobę poszkodowaną przed chociażby wychłodzeniem, to jedna rzecz. Mogą przydać się materiały opatrunkowe. Jeśli ktoś zostanie rażony piorunem, to wówczas może odnieść jakieś obrażenia związane z upadkiem, na przykład na kamieniste podłoże. Wtedy, jeśli jest już bezpiecznie, można takie rany opatrzyć, jeśli mamy ze sobą apteczkę. W najgorszym przypadku podczas burzy możemy być świadkami wypadku, czyli porażenia osoby przez piorun. Pamiętajcie wówczas, że takiej osobie należałoby udzielić oczywiście pierwszej pomocy. Nie należy obawiać się, że ten ładunek elektryczny zostanie przeniesiony na nas. Do czegoś takiego nie dojdzie. Natomiast po pierwsze, należy zobaczyć, czy ta osoba
leży w miejscu bezpiecznym dla siebie oraz dla nas. Czasem przy uderzeniu pioruna możemy zostać odrzuceni, więc jeśli gdzieś znajduje się osoba porażona na skraju jakiejś przepaści, no to pierwszą rzeczą, którą należałoby wykonać, byłoby tutaj przetransportowanie jej w miejsce bezpieczne zarówno dla tej osoby, jak i dla ratownika. Drugą rzeczą powinno być sprawdzenie, czy osoba ta jest przytomna. Jeśli jest przytomna, wtedy sytuacja jest troszeczkę lepsza. Jeśli jest nieprzytomna, będziemy musieli działać zgodnie z kolejnymi procedurami. W tym momencie warto też zadzwonić od razu po służby ratunkowe i powiadomić, co się stało, gdzie jesteśmy. Pamiętajmy, by dzwoniąc do GOPR-u czy TOPR-u przekazywać informacje jasno, spokojnie, ponieważ jakaś panika czy okrzyki na pewno nie ułatwią ratownikom pracy. Najczęściej przy tego typu zdarzeniach, jak porażenie piorunem, dochodzi do wypadków, w których jeśli osoba traci przytomność, to zostaje u niej zaburzone oddychanie i krążenie. Wówczas przystępujemy więc do działań tak zwanego RKO, czyli przywracania tych podstawowych funkcji. Była już o tym mowa, natomiast warto jeszcze podkreślić to raz. Kolejnymi czynnościami przy takim wypadku jest zabezpieczenie ran oraz zabezpieczenie termiczne tej osoby, dopóki nie przyjadą odpowiednie służby ratunkowe. Pamiętajmy również, że do czasu pojawienia się ratowników musimy taką osobę stale obserwować i monitorować tak naprawdę jej czynności i funkcje życiowe. Nie zapominajmy o tym, żeby właśnie zapewnić tutaj jak największą opiekę. Sytuacje, o których mówię, to oczywiście najgorsze scenariusze, czyli takie, których należy za wszelką cenę uniknąć. By uniknąć właśnie tego typu wypadków, pamiętajcie, by obserwować pogodę, by przygotowywać się do swoich wycieczek, sprawdzać meteo i planować bardzo dobrze trasę. Są miejsca w polskich górach, kiedy ucieczka przed burzą staje się problematyczna, na przykład w parkach narodowych, na odcinkach, gdzie nie ma szlaków sprowadzających w dół dolin. Wówczas będziecie stali przed dylematem, którą drogę ewakuacji z takiego miejsca po prostu przyjąć. Warto też w tym przypadku powiedzieć, że takie mapy laminowane będą lepiej sprawdzały się w czasie burzy, w czasie silnych opadów niż mapy papierowe, z których nawigowanie może być wręcz niemożliwe. To też czyni dobre przygotowanie właściwą drogą przed każdą wycieczką górską, bo jeżeli nawet taka mapa zostanie, nie wiem, porwana przez wiatr, zamoczona, to jeśli jesteście dobrze przygotowani do wycieczki, znacie dany rejon górski, to być może w waszej głowie pojawią się możliwości na bezpieczne zakończenie wycieczki. Życzę wam wędrówek oczywiście w czasie tylko pięknej pogody. Życzę wam, żebyście nigdy nie musieli przed burzą uciekać, ale też życzę wam tego, by te wszystkie zasady stały się dla was czymś naturalnym i czymś, co będzie w takim waszym podstawowej wiedzy górskiej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.